wszystkim, a witam was w kolejnym odcinku z Grida 1. Jest to oczywiście odcinek chyba 29, 30, już nawet nie wiem który. Dzisiaj oczywiście wykonamy sobie te zawody. Jeżeli się nam uda, to jeszcze tutaj te zawody wykonamy. No dobra, zacznijmy te zawody. Dobra, znowu mamy takie auta. Ostatnio bardzo dużo takich pojazdów właśnie jest. Takich jakichś super szybkich. Dobra, mapę oczywiście dobrze znamy. Trzy okrążenia mamy na niej. Oj. I pora cofnąć. Bo jak to zawsze fail musi wpadnąć. Możecie też oczywiście zostawić łapkę w górę. Tak tylko przypominam na początku odcinka. Jeżeli też nie chcecie, aby były takie ciche momenty na odcinkach, to możecie pisać komentarze, jakieś pytania. Ja na nie mogę odpowiadać zawsze. Tak trochę inaczej mi się jeździ tymi pojazdami. A przynajmniej na tej mapie. Tak jakby przeciwnicy trochę mniej hamują. I trudniej jest ich dogonić. Ja chyba poziomu trudności nie zmieniałem, jak pamiętam. A już to się przyda cofnąć. Nie wiem, czy będę musiał zmniejszyć, ale chyba nie. Jak się postaram, to ich doścignę. Dobra, trzeci jesteśmy. Chyba ilość tych przeciwników się zwiększyła, bo kiedyś było chyba 12, a teraz jest 16. Zapewne już dawno tak było, a ja dopiero teraz to zauważyłem. A po prostu w tym wyścigu tak jest. Mamy trzecie miejsce. Ktoś tam ciągle siedzi na ogonie. Jakiś primat. Na pewno ten wyścig będzie trochę trudny. Nie wiem, czy po prostu poza odcinkiem będę musiał go przejść. A, znowu trzeba cofnąć. Na tym wyścigu bardzo dużo tych cofnięć schodzi. Teraz trochę lepiej to wyszło. A, już oczywiście te całe ścinki zakrzyna. Dobra, udało mi się troszeczkę skrócić trasę. No nie wiem, czemu te ścinki są. Zresztą czasami mam takie jakby właśnie przecięcia do 20 klatek. Tak mi akcja pokazuje. To jest 30, nagle tak spada do 20 iluś, albo do nawet 10, jeżeli jest większa ścinka. No nie wiem, czy się nam uda zrobić ten wyścig dobrze na tych ścinkach całych. W ogóle jesteśmy trzeci. Myślę, że pierwsi, bo tak nie widzimy tych przeciwników w ogóle. Jak widzicie, wybrałem auto najlepsze, które było możliwe. Ale jednak tutaj jakoś zwycięstwa nam nie dało. Może w następnych wyścigach pójdzie lepiej. Teraz
ostatni zakręt. Trzecie miejsce też nie jest najgorsze. Zapewne bardzo mało kasy dostaniemy. Nie, bo sobie pieniądze są chyba na tym, na samym końcu. O ile to nie jest ten właśnie wyścig, który polega na właśnie tych różnych pojazdach. Na coś widziałem, że właśnie chyba tak jest. Chyba to jest właśnie ten wyścig, bo widzisz, że na ostatnich pozycjach są te takie pojazdy takie słabe. W miarę. A przed nami są te takie po 15 milionów. Tak, czwarte miejsce to już jest bardzo dobry wynik. Jak nam coś nam daje, jeżeli wyścigniemy tych z wyższej klasy. To było chyba LP1 czy LM1, a myśmy byli w LM2. Na razie czwarci jesteśmy. Trudno będzie ich chyba doścignąć, bo oni mają o wiele, wiele lepsze pojazdy. Już myślałem, że będę musiał cofnąć. No widać, że oni tak odskakują strasznie. Przynajmniej te trzecie miejsce by fajnie było zdobyć. Oczywiście też tak tylko przypominam, że jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście zasubskrybuj. Będziesz miał wtedy na bieżąco filmy moje z GTA, Call of Duty i Grida właśnie. I może czasami jakieś inne. No dobra, drugie okrążenie. Wow. To jest właśnie ta zasada też tych 50 km/h. Jak skoczymy poniżej tej prędkości, to auto nam wariuje. Albo jak jest jakiś próg, jak przy niskiej prędkości na niego wjedziemy, to też umie auto wariować. Dobra. Aj. Trochę za szybko, ale zobaczymy jak się to rozwinie. No, trochę słabo się rozwinęło. Nie wiem, czy będziemy mogli to cofnąć. Chyba tak. No, normalnie cofnęliśmy to. A chyba zauważyłem tam też, że te cofnięcia się nie resetują co wyścig. Chyba właśnie zauważyłem tam, że były dwa cofnięcia. Czyli trochę mało. Dobra, to nie będziemy mieć już chyba czwarte miejsce. Tamtych nie dogonimy. Zawsze możemy próbować, bo jesteśmy tak po środku między tymi słabszymi a tymi lepszymi. Ja też zauważyłem, że jest takie coś, że jak nie prześcigniemy na samym początku, to później oni odskakują, ale jak już prześcigniemy, to nie umią tak nas wyprzedzić. Przynajmniej po wcześniejszym wyścigu miałem, tak? Tutaj w ogóle są chyba takie zawody, w których to najmniej tego uszkodzeń otrzymuje. Albo prawie w ogóle nie otrzymuje. Nawet fajnie się składa. Tam chyba właśnie jedno osiągnięcie jest związane z tym. Żeby ukończyć wyścig na jakimś tam miejscu bez uszkodzeń. Chyba takiego jednego sponsora wybrałem.
znalazłem te skinki. One powinny po jakimś czasie ustępować. Nie wiem czemu nie ustępują. Ja ciągle są te skinki, nie wiem o co chodzi. Najwięcej właśnie jest ich w gridzie. W Call of Duty chyba mam ich najmniej. Prawie w ogóle. W GTA też czasami się znajdują. Czwarte miejsce. Zobaczmy jak ta tabela wygląda, no dokładnie. LPM 2 i właśnie byliśmy najlepsi w tej klasie. Jej współpracownik też dużo zdobył. I znowu zaczynamy na wysokich pozycjach. Teraz piąci jesteśmy. Oj, uszkodzenia już się jakieś nabiły. No i to by się też przydało cofnąć. Nie no, cztery cofnięcia mamy, to nie, coś mi się chyba przeoczyło. Dobra, może się uda właśnie jednego wyprzedzić. Tamtych dwóch wątpię. Tak, możemy próbować. Choć widać, że nam już uciekają. No ja tamten też coś tak próbuję gonić. A jak go zostawimy, to spokojnie nie daje rady. Zresztą jakieś chyba wyższe przyspieszenie mają. A ten będzie miał trochę strat. W razie się w miarę blisko trzymamy. Oj, to sobie cofnę. Myślę, że właśnie tak tutaj. W tym zasadzie też się zastanawiam, czy nie zwiększyć poziom trudności, bo bardzo łatwo nam te wyścigi przychodzą. Ale z drugiej strony nie chce mi się za bardzo robić ich po raz drugi. Za nami jest trochę dużo ludzi. I oni nam oczywiście tutaj odskakują. A my właśnie tak po środku mniej więcej jesteśmy. A teraz będzie trudno wyrobić. O, dobra. A poniżej 50 nie spadliśmy. Więc jest dobrze. Tutaj w ogóle dwa okrążenia mamy, bo trasa jest trochę dłuższa. I chyba będziemy mieć jeszcze jeden wyścig. Tak teraz te wyścigi trwają po 20 minut. Dobra. Tutaj tak. Oczywiście też możesz udostępnić ten film. To też wspomoże mój kanał.
żeby się mógł bardziej rozwijać. To jest prawie koniec. Za chwilkę tak mniej więcej będzie. Tak trochę mi też katar przyszedł. Jak słyszeliście, w ostatnim odcinku był. Jest znowu dużo tych pieniędzy. Chyba znowu sponsorów będziemy musieli zobaczyć. Mapy się już powtarzają strasznie. Może będą jakieś nowe, jak przejdziemy do kolejnych tych wyścigów. Tych, których będzie już tam trochę mało nawet. Wow. To by się przydało cofnąć. To mapa mi się taka ciemniejsza wydaje. Nie jest taka jak inne, czyli takie super jasne. O, jesteśmy przy tych pierwszych. W sumie, jeżeli będą takie... takie zakręty, to będziemy mogli być my nawet pierwsi. Na takich dłuższych dystansach, no to niestety oni będą wygrywać. Tutaj jesteśmy na razie gdzieś drudzy. Ciekawe, czy będzie coś specjalnego za pierwsze miejsce. Lub za podium. Jakieś dodatkowe pieniądze, albo nie wiem co. Oj. To by się przydało cofnąć. Tylko ten nam został. Nawet nie będę czytał jego nazwy. No na takich właśnie dystansach to oni mogą tutaj wygrywać. A, ten już nas wyścignął, prawie. A tutaj na tych zakrętach to wcześniej się nam udało. Widać, jak jesteśmy tutaj blisko jego. Oj, piasek. Dobra, tam tego chyba się nie opłaca cofać. No i trzy okrążenia mamy. Czyli taka normalna ilość. A dla tego pierwszego to już chyba nigdy nie dościgniemy. Ale udało się tam wcześniejszych tak jakoś prześcignąć. To jest progres. I ostatnie okrążenie będzie. Tutaj od dwóch stron mnie próbują brać. Nie udało im się. Dlatego to już chyba nie ma szans doścignąć. Jeszcze w wcześniejszym okrążeniu mieliśmy szansę, ale tutaj już za bardzo nam odskoczył. Dwie sekundy przewagi ma. I ciągle to powiększa. Nie, ta mapa jest taka strasznie ciemna właśnie. Ale za to tak realistycznie wygląda. Tak lepiej. No i koniec wyścigu. To trzeba będzie ta ostatnia część.
tutaj widać, trochę już tam prześcignęliśmy. A tutaj oczywiście pieniądze. Nie wiem, czemu się, nie da się tego aż tak szybko pominąć. A współpracownikowi chyba nie poszło. No być może, że... 24 hours of Le Mans nie będziemy wykonywać. No to wykonamy sobie... Wykonamy sobie ten wyścig. W sumie zobaczyłbym, czy tutaj jeszcze są takie wyścigi. Nie, nie ma. Tak więc tutaj możemy wykonać ten. Na poziomie normalnym. Ten wyścig zajmuje tak około 10 a 5 minut, więc jest taki trochę krótszy. Dobra, trasa trochę inna. Tylko bardziej pod drifty. Więc będziemy mogli... Jest po prostu inna trasa niż te, co zawsze były. Oczywiście wyższe klatki na sekundę przez tą trasę. Na tej trasie tak zawsze miałem. Chyba każdy tak miał. Oj. Mimo to, że tak trochę parę razy tutaj sfailowaliśmy, to i tak jesteśmy pierwsi. Mi się wydaje, że te auta są trochę za szybkie jak na tą trasę. Nawet takiej wyższej prędkości nie rozwijają. 200 coś już trzeba hamować. Oj. Trudna trasa. A to bardzo szybko chyba będzie. No to już jest tutaj koniec. Chyba? Nie. Oj. To już przydałoby się cofnąć. Ale ciekawy pomysł na trasę. Takie połączenie właśnie szybki samochodu ze taką małą trasą. Aj. Dobra, tego już chyba nie będziemy cofać. I tak mamy przewagę. Ja już trochę uszkodzeń narobiliśmy sobie. Myślałem, że ten wyścig będzie trochę krótszy. Będą chyba dwie części, jak pamiętam. We wcześniejszym odcinku też takie coś robiliśmy. Oj. To już by się przydało cofnąć. A to mogłoby o naszym zwycięstwie zadecydować. No przy 200 iluś już tutaj prawie panowanie się traci. Jakaś część tam jest poważnie uszkodzona. Czy tutaj będzie koniec trasy? Zobaczymy. Chyba tak. Dobra. Tutaj się nam udało. Tyle? Trochę mało. No dobra. Jeżeli się odcinek oczywiście podobał, możesz pozostawić coś po sobie. Ja się z wami żegnam i do kolejnego odcinka. Na razie.